Do tego projektu potrzebne nam będzie drewniane pudełko, które zamaluję na kolor czarny. Oczywiście nie musi być dokładnie. Po wyschnięciu przecieram dość drobnym papierem ściernym, żeby powierzchnię wygładzić. Wnętrze pudełka pokrywam białą farbą akrylową. Zostawiam do wyschnięcia. Mi zależało na czasie, więc użyłam suszarki. Tą samą farbą pokrywam zewnętrzne boki pudełka. Tutaj zalecane jest dwukrotne pokrycie farbą. Jak widać, po pierwszym są prześwity. Po przeschnięciu obu warstw znów przecieram papierem ściernym, tak aby pokazały się przecierki. Niestety nie nagrałam tego, ponieważ padła mi bateria w kamerze. Na filmie widzicie, jak na gładkie już pudełko nakładam lakier akrylowy wodny. Motyw w lustrzanym odbiciu wycięłam i dokładnie pokrywam medium do transferu. Pamiętajcie, aby pudełko wysuszyć przed przyklejeniem motywu. Jak widzicie, miejsce pod transferem również pokrywam medium. Prawą stronę wydruku przyklejam i wygładzam. Po całkowitym wyschnięciu możemy przystąpić do rolowania papieru, oczywiście tylko tej białej warstwy, uważając, aby nasz motyw pozostał na pudełku. Namaczamy wodą i rolujemy. Z każdym kolejnym motywem robimy dokładnie to samo. Farbę turkusową, akrylową mieszam z wodą i bardzo delikatnym muśnięciem pędzla maluję wnętrze pudełka. Szablony zostały spersonalizowane. Są to dwa szablony. Pierwszy, serce z napisem "Moje pierwsze urodziny". Drugi szablon to nic innego jak to samo serce, z którego zostało wycięte pierwsze. Puste serce przyklejam na taśmę klejącą i maluję na biało.
szablon z napisem nakładam na białe serce i tepuję różową farbą i szczeciniastym pędzelkiem. Na obwódce serducha robię białe kropeczki. Tutaj posiłkuję się łebkiem od szpilki. Fotografia dziewczynki oczywiście wydrukowana na zwykłym papierze i wycięta ląduje w wodzie na około 1 minutę. Tam, gdzie będzie fotografia, pokrywamy klejem do dekupaż. Namoczony motyw nakładamy na folię zdjęciem do dołu. Odsączamy nadmiar wody i przenosimy razem z folią na pudełko. Oczywiście wygładzamy, aby nie pojawiały się żadne zmarszczki. Folię odrywamy i pokrywamy cały nasz obrazek lakierem akrylowym. Na koniec całe pudełko pokrywam transparentnym woskiem. W finale pudełko wygląda tak. Czekam na Wasze komentarze i zachęcam wszystkich tych, kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, aby wcisnęli ten malutki dzwoneczek.